Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Underworld. Moi drodzy, dotarliśmy do Morza Arktycznego i musimy znaleźć drogę do Halheimu. Ogólnie poziom już się rozpoczął o tej nazwie, no ale my szczerze mówiąc nie wiemy, gdzie szukać jakiegokolwiek wejścia i czegokolwiek. Znów mamy do czynienia tutaj z butlą z tlenem, więc możemy sobie tutaj pływać do woli tak naprawdę. Kurczę, tutaj są jakieś ruiny, więc podejrzewam, że muszę sobie pływać tutaj. No, wygląda to dosyć naprawdę ciekawie. Pytanie tylko, jak ja się dostanę gdziekolwiek. Jest jakaś brama. No, trzeba przyznać, że wygląda naprawdę ciekawie. Pytanie tylko, co ja muszę tutaj zrobić? Możemy nurkować jeszcze niżej, ale czy to ma sens? To bardzo w to wątpię. Jest chyba rekin, więc zmienimy sobie broń. Weapon selection. I weźmiemy sobie... To było bodajże chyba spear gun. Na razie nie mogę wycelować. Za bardzo się chyba oddala ode mnie. O właśnie, teraz możemy coś zrobić. No. Dawaj. Okej, udało się. Troszeczkę tego odstrzeliłam, no ale dobra. Tutaj widzę, że jest jeszcze więcej tych różnych przejść i tego wszystkiego. I teraz pytanie... O, to mogę przesunąć gdzieś. Pytanie tylko gdzie? Mam to dać. Podejrzewam, że może gdzieś tutaj, bo... Miejsce wygląda dosyć ciekawie, ale z drugiej strony... Wiecie co, puśćmy to na chwilę. Już Lara widzę, że nie chce mi teraz tego puścić, będę teraz z tym pływać. Dopóki nie znajdę miejsca na to. Miejsca. Dobra, dajcie mi chwilę. Ja się tutaj zorientuję co i jak, chociaż wydaje mi się, że moglibyśmy podpłynąć troszeczkę wyżej z tym. Bo tam jest jakiś mechanizm, albo mi się tylko wydaje. Faktycznie coś tutaj jest. Chciałabym to odłożyć, ale okej, mogę to odłożyć. Tutaj coś jest. Okej, i tam są dwa kolejne na górze. To tam na górze? Kurczę, no trzeba przyznać, że naprawdę miejsce jest rozbudowane i... Ciężko będzie chyba gdzieś się tutaj dostać, normalnie. Tutaj nic nie ma w tych punktach, było tutaj... Tak jakby tutaj są dwa kolejne. Aha, dobra, nie ma tych klocuszków. Ojojoj, za dużo rekinów tutaj jest. Chociaż widzę, że odpłynęło i zostawiło mnie w spokoju. Albo mi się wydawało... Ja włożyłam ten klocek tutaj do środka?
Wydaje się, jakbym włożyła. Ale jeszcze jeden jest nam potrzebny. Albo mi się wydawało. Albo takowy leżał gdzieś tam na dole. Zresztą tutaj też gra mi podpowiada, żebym coś zrobiła. Dobra, spróbujemy się przepłynąć tutaj do tych posągów. Ja w ogóle nawet nie wiem, skąd myśmy tutaj przypłynęli. To chyba niedobrze. Tutaj powinniśmy coś znaleźć, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że te ostrza blokują te kraty. I tutaj przydałoby się coś pokminić. O mój Boże. Całe stado. Tutaj chyba nic nie będzie. O, proszę bardzo, tutaj coś mamy. A tutaj mamy zablokowane te rzeczy. Dobra, czyli rozumiem, że tutaj by nam się właśnie przydały te... O mój Boże. Ja mam ledwo jedną apteczkę. No, uwzięły się teraz na mnie. Zastanawiam się, czy to tutaj. Powinnam coś z tym zrobić, bo widzieliśmy, że tryby są zablokowane w którymś miejscu. Tylko w którym? Dobra, spróbujmy podpłynąć tutaj od tyłu. Nie zwróciłam za bardzo uwagi na to, gdzie te tryby się znajdują. No właśnie. No i co? I to by dało radę? Nie wiem, spróbujmy. Jak nie, to jeszcze jeden tryb gdzieś był. Więc spróbujmy podziałać w tym miejscu. Czy to teraz zadziała? Nie, dalej to nie działa. Dobra, zanim popłynę po tamten tryb, który już znaleźliśmy, to spróbujemy tutaj spróbować przy tych głowach coś zrobić. Bo może być tak, że do pozostałych też mogę sobie wpłynąć. I jakieś mechanizmy one mogą posiadać. Ała, no ja pierdół. Ja nie mam w ogóle tego. Rzeczy leczących. Tego nie mogę użyć? Dlaczego nie? Ej, to jest akurat bardzo dziwne. No nie mogę. To niedobrze. No, zaraz zginiemy. O, dziękuję, apteczka dla mnie. Od razu używam, bo tragedia. Okej, i tutaj udało nam się coś zrobić. Popłyńmy dalej. Tutaj też mogę coś zrobić. Hmm.
Dobra, i to było wszystko. I teraz tak, popłyniemy sobie po ten trybik, który zostawiłam tutaj na górze. I mam nadzieję, że on dalej tutaj leży, bo jak nie, to trochę słabo będzie. Ała. A to mogę jeszcze raz tego użyć? Mogę, ale tutaj mamy, że potrzebujemy tego klocuszka. No to to wiemy. Tutaj musimy to najpierw odblokować. Dobra, to jeszcze takie przypomnienie. To weźmiemy ze sobą to. Idźcie sobie stąd, proszę. No, mam trochę przerąbane, nie? No dawaj. Tragedia ten harpun. Jezu, co one robią? Jeszcze jeden. Super. Teraz już powinna mieć przynajmniej przez chwilę święty spokój. Mogę to zabrać? Dzięki. Dobra, to co, spróbujemy zabrać to na dół. Szkoda, że nie mogę z tym trochę szybciej pływać. To jest tak naprawdę chyba ostatni mechanizm, który nam został, chociaż jednego nie mogłam w ogóle użyć. Pytanie dlaczego? Nie zwróciłam chyba uwagi za bardzo. No i co, może teraz spróbujemy już, bo nie widziałam więcej trybów. Widziałam tylko dwa. A jak jeszcze jest gdzieś jakiś jeden, to trzeba będzie poszukać. Dobra, działa. I to też działa. To jeszcze teraz musimy znaleźć ten klocuszek. Zaraz sobie zobaczymy, gdzie to jest. Dobra, i teraz spróbujemy. Teraz mamy tą fortecę i tutaj widzę już od razu, że jest jakaś luka i być może tutaj znajdziemy to, co trzeba. Byłoby w sumie fajnie. No, jest punkt kontrolny, więc chyba dobrze myślę. Apteczką widzę, nikt mi nie poczęstuje. Dobra, jesteśmy gdzieś. Dobra, niech będzie ten skarb. Chociaż ja bym wolała bardziej apteczkę. Nie wspinamy się po tym? Wspinamy się, dobra. To może do góry, nie? Dobrze myślę. Być może tutaj będzie kolejny trybik. Wiecie co, w sumie nie będę wchodziła. Dobra, i do tyłu. Tu są kolejne jakieś te naczynia, ale to w sumie mało ważne dla mnie jest. Dobra, i teraz tutaj chyba? No i pięknie, mamy to. Dostanę jakąś apteczkę za swój trud? Nie. Chyba, że po drugiej stronie może będzie. Ale mamy za to drugi kamyczek. Tam nie widać, że miała być apteczka, no ale...
próbowałam się połasić, natomiast nic z tego raczej nie wynikło. A szkoda. Dobra, to teraz musimy wrócić. Nie będę szalała i nie zeskoczę od razu na dół, bo to by było chyba zabójstwo. Dobra, tutaj musimy skakać jednak z góry. Dobra, tutaj na drugą stronę. Nie w ten sposób. Dobra. I tutaj chyba jednak w ten sposób. No, na szczęście się udało. No serio? Kocham czasami tę grę, nie? Że ona mi nie pozwala na pewne rzeczy. Dobra, na dół. Dobra, muszę zejść faktycznie w ten sposób. No ja nie wiem, ona się nie chce tego w ogóle łapać. Spróbuję tak. I tak. I teraz chyba już bezpośrednio do wody wpadnę, nie? Tak, cudownie. Włączmy latarkę, bo nic nie widać. Tam chyba nic nie było, z tego co mi się kojarzy. No i co, mamy to, co trzeba. Spróbujmy teraz to wszystko uruchomić. Gdzie jeszcze jesteś? Ty mnie nie irytuj, dziadzie. Więcej tych rekinów się nie da? No i dobra, mamy to. I to teraz tutaj się ogarnęło. I teraz chyba ten główny mechanizm uruchamiamy, nie? Jeszcze nie działa. No nie, są jeszcze dwa? To skąd ja mam sobie wziąć rzeczy do tego? Serio? Dobra, rozumiem, że teraz to muszę sobie popływać i poszukać. No dobra, niech będzie. Byłam tutaj na dole. Może tutaj niżej jeszcze coś będzie leżało. Dla mnie coś, cokolwiek, apteczka. Jest, widzę kiepsko z tym. W sumie to jest tutaj pływania i szukania. Znajduję skarby zamiast to, co jest mi naprawdę potrzebne. Mam treasure collection. Ciekawe, ile to znaczy skarbów uzbieranych. Tutaj chyba nie znajdę nic. Może jeszcze po drugiej stronie coś powinno być, ale to prędzej jeden klocuszek znajdziemy, a nie dwa. A tutaj wyżej? Tutaj już pływałam, ale może tutaj coś leży. A może jakimś cudem jeszcze wyżej? Tutaj mnie tak jakby prąd chciał pospychać. No ale no co ja zrobię? Muszę się rozejrzeć. Nie no, tutaj na pewno nic nie będzie. Na szczęście jest takie coś jak magia montażu i będziecie widzieli takie prawidłowe szukanie czegoś. Dobra, tutaj coś jest, gdziekolwiek nie ma niczego. Tutaj mógłby leżeć jakiś jeden
ten klocuszek, ale widzę, że nie leży, więc mamy problem. Tutaj jest przejście zawalone, więc nic z tego. Może tutaj wyżej coś? Raczej nic. Tutaj byliśmy, więc spróbujemy dostać się jeszcze niżej. Jest apteczka dla mnie. Jest kolejne pomieszczenie z punktem kontrolnym do tego wszystkiego, więc chyba jestem na dobrej drodze i mogę wypłynąć. No prawie, bo tutaj jest zalane. Ale mogę wypłynąć chyba. Mogę, tam było jeszcze jedno pomieszczenie, ale to zanim będziemy to sprawdzać, to się przejdziemy tu. Dobra, tutaj chyba od razu... Wybaczcie za te fale na ekranie. Coś się dzieje nie tak z nagrywaniem. A raczej ze streamowaniem. Dobra, mamy kolejny klocuszek. Tego nie biorę ze sobą. To zabieram. Czy ja wpadnę tędy do wody? No tak, tak można powiedzieć, troszeczkę przypadkiem udało się to zrobić, tak jak trzeba. I teraz tak. Tutaj wpłynęłam, ale jeszcze mogę popłynąć w tę stronę. Może się okaże, że oba są tutaj. Jest skarb. No, trochę nie o to chodziło. Ale może znajdę tutaj jeszcze jeden, bo jeżeli nie, to za bardzo nie mam pojęcia nawet, gdzie mam go szukać. A tutaj się wydaje... jakbyśmy mogli coś znaleźć. Jest. Cudownie. Dobra, zbiorę ten skarb. Niech już będzie. No i co? Możemy wypływać stąd i spróbować ten mechanizm chyba już uruchomić. Trochę to zajęło. No nie powiem, że nie. Dobra. Jakiś rekin tutaj? Chyba nie. Dobra, to na drugą stronę popłyniemy. I uruchomimy to, co trzeba. No i teraz miejmy nadzieję, że to już wystarczy, a jak nie, no to szczerze nie mam pojęcia, co jeszcze mogłabym zrobić. Działa. Wszystko. Super. No to co, od razu wpływamy do środka. No, mamy szczęście, że nie jest zawalone wszystko na amen, tylko jesteśmy w stanie się jakoś tam przecisnąć. Tutaj coś dla mnie dostanę? Nie dostanę niczego, bo po co dawać graczowi cokolwiek? O, dziękuję za apteczkę. Nareszcie. Tak się rozglądałam. No i co dalej? Tutaj jest zawalone. Jest tylko jedna słuszna droga.
teraz tak, lewo albo prawo. Prawo jest zawalone. A tutaj na pewno nic nie było? Na pewno. Dobra. I teraz pewnie prawo, tak jak sądziłam. No, te korytarze są naprawdę długie, to trzeba przyznać. A tutaj bym się wolała odwrócić, bo może coś być, ale nie mam. Jezu, te fale na ekranie są straszne, ale nie mam na nie wpływu, niestety. Dobra. Daleko jeszcze do wyjścia stąd? Trochę daleko. Tutaj chyba trzeba ten. No, nie wierzę, mamy teraz dwie drogi. Okej, tu jest ślepy i tutaj jest skarb. No, nie chodziło mi trochę o to. Ale też... No dobra, przynajmniej zbadana jest nasza ścieżka. Tutaj nic dla mnie twórcy nie dali, nie. No i chyba... Chyba się zbliżamy do wyjścia. O mój Boże! To wygląda... Co? Aha, no tak. Wydaje mi się, czy mamy problem. Okej, teraz mogę też młotka używać. To zabrzmiało, jakbyśmy mieli towarzystwo, ale nie widzę chwilowo niczego. Ciekawi mnie, jak młotek będzie działał na te stwory. Poczekajcie sekundę. O, bo tam jest ten duży. Dobra, załączyłam ponownie streamowanie, bo może to nam coś pomoże. Tutaj jest bardzo dużo rzeczy mi zbędnych. Ciekawi mnie, jak to będzie działać. No, widzę, że to nie pomogło nic. Ale tutaj jest, widzę, jedna wielka rozpierducha już całkiem. Wygląda na to, że młotek sobie radzi. Tutaj widziałam coś. To już chyba na amen ich wykańcza, ale bo ja wiem. Dobra, bo oni mogą sobie tutaj chodzić, a ja nie mogę. Liczyłam na jakąś apteczkę, ale widzę, że chyba nici. Dobra. Czy ja mam to robić w ten sposób? Spróbuję tutaj. No, tak jak myślałam, nic to nie da. Chyba nam się nie zaczął nowy poziom, więc będziemy jeszcze dalej tutaj kontynuować. Dobra, latarkę sobie załączę. Tutaj chyba się wrogowie pokonali tak jakby sami. A jak nie, no to nie. Dobra.
do tyłu. Na to wychodzi. Jest skarb po drodze. Weź to puść. Tam jest chyba apteczka na dole. To akurat sobie wezmę. Dobra. Tu mogę coś przesunąć. Albo kliknąć. Dobre pytanie. No, tylko nie wpadnij. Dobra. Jezu, ale ten ekran jest straszny. Boże, ja was tak przepraszam. No i tak, zaczyna nam się tutaj nowy poziom. Moi drodzy, zakończymy tutaj, bo mam problemy ze streamowaniem, więc postaram się coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że to się już nie będzie powtarzać w kolejnym odcinku, bo szczerze mówiąc, nigdy nie wiem, od czego to zależy. Czasami po prostu Xbox tak ma i już. Jezu, a jak zwykle, jak się wbije w teksturę przez przypadek, to potem nie wyjdę. Dobra, dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla was ten film i w kolejnym rozpoczniemy sobie nowy etap. Przejdziemy przez te dziwne wrota, które troszeczkę przypominają symbole z Anniversary. Przynajmniej mi się to kojarzy z tymi symbolami z Wielkiej Piramidy. Także zobaczymy, jak to będzie. Tak czy inaczej, dzięki serdeczne, do kolejnego, cześć.